dobry. Ja może chciałam się wytłumaczyć z tego tytułu, bo w zasadzie chodzi o teren dawnego zwierzyńca, natomiast takim impulsem do przygotowania tego tematu był wpis terenu dawnego zwierzyńca jako otoczenie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Otwocku Wielkim, właśnie na zasadzie takiego działania przeciwdziałającego zagrożeniu, bowiem na działce będącej fragmentem dawnego zwierzyńca planowana była budowa osiedla składającego się z 14 wolnostojących budynków z infrastrukturą i 14 zbiornikami na nieczystości płynne. Teren Otwocka Wielkiego nie ma planu miejscowego, jest tam tylko studium i niestety można zaobserwować silną antropopresję właśnie na terenach w bezpośrednim sąsiedztwie podmiejskiej rezydencji Bielińskich. Zacznę może od tego, że właśnie wpis otoczenia zabytków wpisanego do rejestru zabytków dotyczy obiektu, który sam i obszaru, który nie posiada wartości zabytkowych, natomiast celem takiego wpisu jest ochrona wartości widokowych, powiązań widokowych. I w tym przypadku, w tej prezentacji, to będzie takie właśnie studium przypadku. W skrócie będę chciała pokazać, jak próbowałam ustalić, czy teren tej wnioskowanej działki, która jest niezabudowana, była użytkowana rolniczo, spełnia te warunki wymagane wobec wpisu otoczenia zabytku. Widzą tutaj Państwo załącznik do decyzji wpisu do rejestru zabytków zespołu pałacowo-parkowego w Otwocku Wielkim. W jego uzasadnieniu wskazane jest, że pałac na wyspie otoczony wodami Jeziora Otwockiego wkomponowany jest w park krajobrazowy z zabudowaniami gospodarczymi na północnym brzegu jeziora i jest to jeden z niewielu przykładów zespołów pałacowych o charakterze rezydencjonalnym w okolicach Warszawy. Co ciekawe, na tym załączniku z granicami ochrony całego zespołu pałacowo-parkowego, granice zespołu są tożsame z granicami parku krajobrazowego z XVIII wieku, zwanego uroczyskiem Rokola, stanowiącego integralny element tego zabytkowego zespołu. I w tym przypadku problemem było rozpoznanie informacji, co w momencie wpisu do rejestru zabytków miało oznaczać to określenie park krajobrazowy, tak zwane uroczysko Rokola. Na tych mapach z wyrysów geodezyjnych zaznaczone są działki, które nie objęte są ochroną konserwatorską, a właśnie na tej najwyższej działce planowana była budowa osiedla mieszkaniowego. Jeszcze nawiązując do wartości tego terenu, założenia pałacowe, może zacytuję pana profesora Tomaszewskiego, który uznał, że Otwock stanowi czołową realizację rezydencji rodu magnackiego związanego z Dworem Królewskim na terenie Mazowsza, które w epoce baroku powstawały w nieprzekraczającym 50 mil promieniu stolicy. Były one stosunkowo nieliczne, zlokalizowane niedaleko stolicy i podobnie jak ona stanowiły wyspy w tradycyjnym krajobrazie prowincji mazowieckiej, drewnianych dworków mazowieckiej szlachty. W tej kompozycji założenia rezydencjonalnego Bielińskich uwidaczniają się aspiracje polityczne fundatorów, którzy utrzymywali bliskie kontakty z Dworem Królewskim i przedstawicielami rodów magnackich. Często odwiedzali rezydencję w Otwocku Wielkim kolejni władcy, król Jan III Sobieski, August II Mocny i August III. Tutaj, przechodząc dalej, tu właśnie takie zdjęcie pokazujące stan istniejący tego założenia z główną osią, która spina całe założenie łączącą pałac i tą część gospodarczą folwarku. Natomiast tym takim żółtym czworokątem jest to zdjęcie z 2007 roku i jest to teren wnioskowanej działki, gdzie w tej chwili planowana jest budowa osiedla. Wówczas rosły tam jeszcze sady. I to są takie zdjęcia tego terenu z okresu 2018. Była to oględziny przedmiotowego terenu. Jest tam łąka, zresztą objęta programem Natura 2000.
Natomiast sama droga, czyli ulica Zamkowa, jest historycznym traktem łączącym Karczew z Czerskiem. Była to jednocześnie historyczna wschodnia granica dóbr otwockich. Ten widok jeziora jest to właśnie jeden z widoków, które roztaczają się bezpośrednio z drogi, ponieważ jezioro Otwockie jest objęte wpisem do rejestru zabytków i właśnie bezpośrednio graniczy z terenem Dawnego Zwierzyńca. To zdjęcie na dole pokazuje właśnie sytuację rozwijającą się dramatycznie, ponieważ już na terenie tej działki widoczne są jakieś zwożone pryzmy ziemi. Na razie nie ma, jak gdyby sytuacja jest dynamiczna w tej chwili. I wracając do wartości historycznych i takiego wprowadzenia w temat rezydencji Otwocka Wielkiego, pierwsze, ponieważ rezydencja ta rozwija się fazowo, to może zacznę od tej pierwszej fazy, która niestety jest najsłabiej rozpoznana. Ranga tego obiektu nie przekłada się na jego rozpoznanie z powodu niezachowania ani projektów architektonicznych dotyczących pałacu, a o znanym projekcie parku to za chwilę opowiem. Pierwsza faza rozwoju tego założenia nie jest znana, nie są znane żadne plany, natomiast autorstwo przypisywane jest autorowi koncepcji całego założenia, ponieważ lokalizacja nawiązuje do koncepcji willi podmiejskiej, ponieważ ta pierwsza realizacja z końca XVII wieku była realizacją willi w typie villa rustica, była wpisana w lokalny krajobraz. I takie są przypuszczenia, że przynajmniej powstała w konsultacji z Tylmanem Gamerem, ponieważ nie ma zgodności wśród historyków sztuki co do autora całego tego założenia. W tej chwili jedni przypisują właśnie Tylmanowi, druga grupa z panem profesorem Karpowiczem schyla się do pana Szymona Belottiego. W każdym razie może wróćmy do tego założenia krajobrazowego i willa powstała w bardzo starannie wybranym terenie wśród arkadyjskiego pejzażu starorzecza Wisły na krawędzi cypla, który oblewały wody jeziora Otwockiego. I poprzez wykopanie kanału od strony wschodniej została utworzona sztuczna wyspa, która odcięta od lądu i na właśnie tej wyspie, na jej brzegu ulokowana została ta podmiejska willa. Na tym zdjęciu z roku 13 widzimy zdjęcie, kiedy jeszcze przed ogrodową elewacją pałacu zachowane były pomnikowe dęby. W prasie z XIX wieku opisywane były cztery, które tam stały i zakładano, że być może jest to pozostałość jeszcze wcześniejszej realizacji założenia ogrodowego, bo w wieku XIX ich wiek określano na około 200 lat. Na archiwalnym planie z 1782 roku przed właśnie ogrodową elewacją pałacu widoczne jest w jednym rzędzie właśnie nasadzenie tych dębów. Do 1913 przetrwały tylko dwa. Najbardziej znany w historii sztuki ogrodowej jest odrys planu ogrodu w Otwocku nieznanego autora. Niestety oryginał tego planu zaginął ze zbiorów gabinetu Rycin-Bubu. Praktycznie w tekach ciołka w archiwum NIDU zachowana jest fotografia odrysu tego planu, ponieważ sam odrys też jest w tej chwili nieznany, więc trudno mówić o jakimś zwymiarowaniu tego planu. Natomiast z boku właśnie widzimy portret marszałka wielkiego koronnego Franciszka Bilińskiego, któremu przypisywane jest autorstwo założenia tej rezydencji. Znaczy był to okres, kiedy założenie podmiejskiej willi zostało przekształcone w taką rozległą magnacką rezydencję i właśnie w historii sztuki ogrodowej jest to taki czołowy przykład rozbudowy, poszerzenia tego założenia. Natomiast z weryfikowaniem tego planu
jest pomiar z 1782 roku, na podstawie którego możemy stwierdzić, że niecałe założenie zostało zrealizowane. Najstarsza część z parkiem na wyspie i zwierzyńcem jest zgodna z tym planem projektowym, natomiast to duże założenie rekreacyjne na zachodnim brzegu jeziora w ogóle nie zostało utworzone. Tutaj taką ciekawostką jest mapa części dóbr Otwocka z 1805 roku. Była ona sporządzona w zasadzie przez ostatnich właścicieli rezydencji otwockiej przed ich sprzedażą. I najciekawszym jakby elementem tej mapy jest legenda, ponieważ dwa poprzednie plany są nieopisane i interpretacja ich często była kwestią pewnych hipotez. Z mapą tą wiążą się pewne trudności, ponieważ jest ona nieudostępniana w tej chwili ze względu na bardzo zły stan, jest ona w zasobie AGAD-u, natomiast dzięki uprzejmości właśnie dyrekcji miałam możliwość obejrzeć jakby legendę, która bardzo wiele wyjaśnia. I na tej mapie, bo tak jak na początku wspominałam, w tej chwili w decyzji wpisu do rejestru zabytku założenie parkowe nazywane jest uroczyskiem Rokola. Nazwa Rokola jest też nazwą wyspy zwyczajową. W tej chwili jezioro Otwockie zostało przemianowane, nosi nazwę Rokola. Natomiast ta mapa pokazuje jakby nową możliwość reinterpretacji tej nazwy. Nazwa Rokola napisana jest na takim terenie wydzielonym kanałami wodnymi. Jest to bór zgodnie z legendą i porównując tą mapę z 805 roku z wcześniejszymi, czyli tym takim planem rezydencji nieopisanym z XVIII wieku i tym planem pomiarowym z 1782, widzimy, ja tutaj na tej mapie z 805 zaznaczyłam te kanały ograniczające Rokole i odpowiada to zarysowi takich oznaczeń tego nieregularnego terenu po lewej stronie zwierzyńca, które dotychczas ze wszystkich opracowaniach dotyczących Otwocka Wielkiego określane były mianą sadu. Bardzo prosimy o konkluzję powoli. Przepraszam, ja się tak powiem, limitu czasowego chyba trochę za bardzo. I tak jak wspomniałam, tamta mapa z 805 była ostatnią dokumentacją stanu dóbr otwockich przed ich podziałem. Wiek XIX i XX następują jakby parcelacje, zmiany właścicieli i również następują zmiany funkcjonalno w użytkowaniu tego terenu. Natomiast jakby potwierdzeniem, że warunki takie krajobrazowe, to znaczy zwierzyniec i bezpośrednio sąsiadujący z nim stary las, powtarzają się właśnie na tych mapach, mapie kwatermistrzowskiej z połowy XIX wieku i później na tych mapach dwudziestowiecznych. Natomiast zmiany w użytkowaniu terenu Otwocka Wielkiego, tego majątku, pojawiają się wraz z nastaniem tam rodziny Kurców, która szukając sposobu na finansowanie zadłużonego majątku założyła na znacznym obszarze gruntów otwockich sady owocowe. Były to w okresie Królestwa Polskiego największe sady w tej części Europy, liczące około 20 tysięcy drzew i głównie eksportujące owoce na rynek rosyjski. I na tych mapach dwudziestowiecznych możemy właśnie prześledzić, jak zwiększała się powierzchnia sadów. Natomiast tu na tej mapie z 30 roku kolorem zielonym zaznaczony jest bór Rokola. To taki w zasadzie można powiedzieć właśnie uroczysko Rokola, czyli fragment starego lasu. I to samo na mapie z 35. Już nie mamy zwierzyńca, teren zwierzyńca jest zajęty pod uprawy sadownicze, natomiast fragment historycznego lasu jest zachowany. Ciekawe jest to zdjęcie lotnicze z 1944 roku, ponieważ tak zwana zima stulecia z roku 28 na 29
była taką zimą, która można powiedzieć zniszczyła większość upraw sadowniczych na Mazowszu. I tutaj możemy zobaczyć, że te wszystkie sady, które widoczne są na mapie Ligowskiej z 1935 roku, zostały praktycznie w części szczątkowej. Zastanawiające jest, że starodrzew na wyspie Rokola przetrwał w tak dobrym stanie, natomiast na terenie tego boru Rokola czytelny jest tylko układ tych rowów, a ze starodrzewu zostały tylko pojedyncze egzemplarze. Teren użytkowany był jako pastwisko. I na koniec zdjęcie lotnicze z 1958 roku, które pokazuje, że w zasadzie te zmiany upraw sadowniczych na tereny rolne były kontynuowane w okresie powojennym. I z dawnego tego drzewostanu zwierzyńca pozostał tylko taki pas zadrzewień wokół jeziora Otwockiego i wzdłuż kanału oddzielającego zwierzyniec. I tutaj jeszcze taka ciekawostka, bo w ramach właśnie kwerendy udało mi się znaleźć załączniki do decyzji wpisu z 1946 roku, ponieważ tutaj też jest taka dość skomplikowana historia z wpisem tego terenu do rejestru zabytków, ponieważ pierwszy wpis dokonany był w 1946 roku, natomiast był to etap, kiedy pałac był w ruinie, część zabudowań folwarcznych też była zrujnowana i jak gdyby... Bardzo prosimy o konkluzję. Już. I tutaj o tyle jest to ciekawe, że na, w tym okresie powojennym zaznaczony jest właśnie obszar zwierzyńca jako obszar objęty ochroną, ponieważ ta wcześniejsza decyzja wpisu uwzględniała granice wpisu zabytku i granice otoczenia. Natomiast decyzja już z lat 90. tego wpisu otoczenia nie przedłużyła, nie odniosła się do tego. I tu kończąc właśnie proces rewaloryzacji powojennej, ponieważ właśnie wpis do rejestru zabytków w 1946 roku skutkował tym, że przystąpiono do prac konserwatorskich, ponieważ profesor Zachwatowicz, ówczesny generalny konserwator zabytków, wysoko oceniał wartości zabytkowe rezydencji Otwockiej. Dzięki temu ministerstwo finansowało prace konserwatorskie, pisał o tym, prowadzone pod kierunkiem Koszczyc-Witkiewicza, jest o tym artykuł w 1949 roku w ochronie zabytków. I porównać możemy właśnie inwentaryzację, która została wykonana drzewostanu na wyspie z projektem rewaloryzacji ogrodu wykonanym przez Ciołka w 1950 roku. I jest to taki jakby argument, który może być wykorzystany właśnie przy procesie uzasadniania zasadności wpisu otoczenia, czyli terenu zwierzyńca jako otoczenia zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego, ponieważ w tym projekcie powojennej rewaloryzacji założenia ogrodu na wyspie profesor Ciołek jakby nawiązał do tych historycznych powiązań widokowych z terenem zwierzyńca. Możemy zobaczyć, że te same osie widokowe kontynuowane na terenie zwierzyńca są na archiwalnym planie z XVIII wieku. Bardzo przepraszam. Już. Przepraszam. Tutaj jeszcze tylko może wyjdę właśnie zdjęcia z lat 50. Bardzo proszę. Fascynujący materiał.